Można by powiedzieć, że nie zostaliśmy w żaden sposób zaskoczeni przez władzę, przez wprowadzenie stanu wojennego. Związek przygotowywał się do zdecydowanych działań ze strony rządu, z tym, że nie wiedzieliśmy, jak to się będzie nazywać. W polskiej konstytucji określenie stanu wojennego było tylko w przypadku wojny, zagrożenia zewnętrznego. Tak, na sprawy wewnętrzne mogły być regulowane przez wprowadzanie stanu wyjątkowego i na taką okoliczność związek się przygotowywał w różny sposób, czy przygotowując składy rezerwowe zarządów. To trwało. Na kopalni Wujek również żeśmy do tego przystąpili, chociaż ostatnia komisja zakładowa, która się odbyła bodajże 8 grudnia, już dokładnie daty nie pamiętam, została też przerwana. W ten czas właśnie miały się decydować losy ewentualnych składów zapasowych. Doszło w ten czas na kopalni do wypadku śmiertelnego naszego członka. W związku z tym przewodniczący z racji funkcji musiał zjechać na dół z komisją do oględzin miejsca wypadku. I obrady zostały przerwane, także na kopalni Wujek nie dokonano wyboru nowego składu. No a to był piątek, sobota, no i w niedzielę został wprowadzony stan wojenny. Dziwne było to dla mnie, bo mnie to zastało w domu, kiedy rano, mając 3-letniego syna, włączam o godzinie 9 telewizję, bo ma być teleranek. No niestety zamiast teleranka ukazuje się Jaruzelski i równocześnie przybyła do mnie do domu sekretarka Komisji Zakładowej, pani Janina Jarzębowicz, informująca mnie, że w nocy nastąpiło aresztowanie Ludwiczaka, że wyważyli mu drzwi. Mieliśmy w ten czas już ustalone, że w razie czego natychmiast stawiamy się na kopalni. Ja też po ubraniu się pospieszyłem na kopalnię. Po drodze wstąpiłem do wieżowca, w którym mieszkał Jan Ludwiczak. Zobaczyłem, co jeszcze pozostało po zniszczeniach z wieczora. No i przybyłem do komisji zakładowej. Było to już około godziny 9:30, przed 10:00 w każdym razie. Po drodze jeszcze spotkałem kolegę Bronisława Matusiewicza i idąc na kopalnię na ulicą Wicentego Pola, po drodze z Bronkiem zrywaliśmy obwieszczenia o stanie wojennym, które już były rozlepione na murach ulicy. Po przybyciu do siedziby komisji zakładowej, która mieściła się w tylnym budynku dyrekcji, no zostałem, można powiedzieć, kolegów z komisji zakładowej, z zarządu, oprócz Strzeleckiego, oprócz chyba Strzeleckiego, w każdym razie, nie, oprócz Haśnika, Strzelecki był. No i kiedy ja wszedłem do komisji zakładowej, zostałem bardzo potraktowany obcesowo, bo ja jako członek komisji rewizyjnej, a palczeliśmy im na ręce członkom zarządu komisji zakładowej, były ku temu podstawy, bo był taki incydent w grudniu. Planowaliśmy zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania delegatów, gdzie mieli być odwołani z funkcji i przewodniczący, i jego zastępcy. Nie będę mówił o przyczynach, bo byłoby za dużo tematów poruszonych. Zresztą ten temat jest opisany w książce Użyto broni.
Było wielkie wotum już niezadowolenia, postawione wotum nieufności do członków zarządu. No i można powiedzieć, że stan wojenny uchronił członków komisji zakładowej od odwołania, tak samo jak uchronił członków prominentnych władz od odebrania im niesłusznie zagrabionych majątków będących własnością kopalni Wujek. Te ostatnie właśnie posiedzenie komisji zakładowej było właśnie głównym powodem jego zwołania, było wybieranie ewentualnych składów, bo Związek przygotowywał się, jak mówię, do wprowadzenia stanu wyjątkowego, a również uporządkowania tych spraw na naszym podwórku, czyli zakładowym. Miał być wyznaczony termin nadzwyczajnego walnego zebrania delegatów. I ten wypadek przerywający obrady przerwał również dyskusję w tym temacie. Praktycznie zarząd, raczej się komisja zakładowa, bo tak się to nazywało w ten czas, w tym momencie, kiedy obrady komisji opuścił przewodniczący, skończył obrady. Po prostu uważał, że bez przewodniczącego nie ma dalej o czym dyskutować. Obrady zakończono, nie ustalając zupełnie nic. Tak żeśmy się rozeszli w takim bojowym nastroju do domów. Po drodze jeszcze wracając z komisji z kolegami, długo żeśmy dyskutowali i tacy naładowani przechodziliśmy do tych wydarzeń sobotnio-niedzielnych, nie? Czyli aresztowania Ludwiczaka. W ten czas mimo wotum nieufności w stosunku do przewodniczącego, wokół jego osoby zawiązał się wielki gest poparcia i członków, i pozostałej części załogi. Dlatego ta atmosfera, mimo pewnych różnic poglądów, była sprzyjająca przynajmniej dla przewodniczącego. No a same już potem następstwa, to już jest pokłosie tych wydarzeń, które nie doszło, których się nie uzgodniło, wcześniej się nie przygotowało. Można powiedzieć, że rolę komisja zakładowa przejęła w całości do spełniania w razie przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego. Ja już dotarłem na kopalnię w momencie, kiedy z terenu kopalni przybyli koledzy po zakończonej mszy, którą odprawiał nasz kapelan, ksiądz Henryk Bolczyk. I w ten czas już komisja, czy ten skład, który był, decydował o losach. Postanowiono, ulegając sugestii księdza Bolczyka, postanowiono strajk zawiesić do poniedziałku, czyli do momentu przyjścia do pracy tej najliczniejszej części załogi, czyli rannej zmiany, pozostając w pogotowiu strajkowym. Członkowie komisji zakładowej pozostali w pomieszczeniach komisji do poniedziałku, przez ten cały czas trwając w pogotowiu strajkowym, bodajże 6 osób dyżurowało. Można powiedzieć, że to może też uchroniło nasz lokal przed wtargnięciem Służby Bezpieczeństwa czy milicji rankiem 13 grudnia. Ten lokal ocalał. Kiedy wszedłem do komisji zakładowej, zostałem właśnie przez kolegę zastępcę przewodniczącego Strzeleckiego potraktowany, jak to mówią, z buta, nie? Bo że przyszedł szpicel, co ty tu szukasz, tu nie ma dla ciebie miejsca, tu jest tylko komisja zakładowa. Więc ja powiedziałem: kolego Tadeuszu, ja wcale się tu nie pcham, ale proszę was tylko jedno, zabezpieczenie dokumentów, finansów i sztandaru. I opuściłem pomieszczenia komisji, chociaż byli koledzy, którzy się temu sprzeciwiali, ale jeżeli ktoś jest niepożądany, to nie ma się tam po co pchać. Opuściłem pomieszczenia komisji, powróciłem do domu.
No i w takim smętnym nastroju ten cała niedziela można tylko było wysłuchać mazurków Chopina. Co 2-3 godziny było powtarzane orędzie Jaruzelskiego. Zresztą wyłączyliśmy telewizor i całe popołudniu spędziłem z sąsiadami. Zrobiliśmy sobie taki wieczór patriotyczny, pieśni patriotyczno-religijnych. I tak dotrwałem do ranka. Rano przygotowane, spakowane wszystkie dokumenty komisji rewizyjnej, które były w moim posiadaniu w domu, zabezpieczone. Wszystkie oryginały, bo tylko kopie trafiały do komisji zakładowej. Oryginały były przetrzymywane u nas, bo było właśnie, był ten zatarg na linii komisja zakładowa, a komisja rewizyjna, tym bardziej, że prowadziliśmy cały czas te postępowanie zmierzające do odwołania składu komisji zakładowej. W związku z tym tak to wyglądało. Poniedziałek, 13 grudnia, 14 grudnia, wchodząc na teren kopalni, na bramie była już akcja propagandowa kolegów z komisji zakładowych, zwołująca wszystkich pracowników do łaźni łańcuszkowej na masówkę. No, po pobraniu sprzętu tego, który górnik przed zjazdem na dół należy mu się zabrać, czyli pochłaniacz, znaczek, pochłaniacz, lampa, udałem się również do łaźni łańcuszkowej. Na parterze tej łaźni wypełnionej, można powiedzieć, po brzegi ranną zmianą i częścią zmiany nocnej, która już wyjechała. Przyłączyłem się do masówki, którą próbowali prowadzić koledzy. Bardzo nieskładnie, jak to się mówi, bo raz, że nie powiedzieli nic konkretnego zebranym członkom czy pracownikom, o co właściwie chodzi. Kiedy wystąpił zastępca przewodniczącego Strzelecki, a potem Haśnik, no to zaczął się wielki tumult. Nie potrafiliśmy zdecydować, co robić. W ten czas nieopatrznie zabrałem głos, bo mówię, że głównie zwołano nas tutaj po to, żeby podjąć decyzję, co robić. W nocy został aresztowany przewodniczący komisji zakładowej. 4 kolegów, którzy pospieszyli mu z odsieczą, zostali pobici. W ten czas wyszedł również Stanisław Siorek, który miał opatrunek na głowie po rozcięciu. I decyzja, do nas należy decyzja, co robimy, czy jesteśmy za tym, żeby bronić przewodniczącego, czy zjeżdżamy na dół. I w ten czas podjęto decyzję o strajku do momentu uwolnienia Jana przewodniczącego, powiadomieniu dyrekcji o naszym postanowieniu. W ten czas żeśmy zaczęli spisywać postulaty. Ranna zmiana miała 3. Uwolnienie przewodniczącego, niewyciąganie konsekwencji w stosunku do strajkujących. Pierwsza zmiana podjęła takie 3 najbardziej, można powiedzieć, postulaty do spełnienia. Aha, i przywrócenia Solidarności zawieszonego, bo to były te 3 postulaty. Takie same zebrania odbyły następnie kolejne zmiany, czyli zmiana popołudniowa i zmiana nocna. Te
Zmiany również podejmowały postulaty, dodając swoje. I kiedy ostatecznie przybyła ostatnia zmiana, to sformułowaliśmy 5 postulatów, bo do tych 3 doszły uwolnienie więźniów politycznych i odwołania stanu wojennego na terenie całego kraju. I to było tyle. Na masówce również, na masówkę potem przybył dyrektor kopalni, który przedstawił, jak to wygląda, że jest komisarz wojskowy pełniący, w tej chwili przejmujący obowiązki dyrektora. No i że on jest w drodze, żeby strajkujący wybrali delegację na rozmowy z komisarzem wojskowym. Wtedy myśmy napisali te postulaty i po przybyciu komisarza wojskowego w składzie czy osobowym udaliśmy się na rozmowy do gabinetu dyrektora z komisarzem wojskowym. Na rozmowy poszedłem ja, Adam Skwira. Zresztą Adam Skwira został jakby wskazany przez dyrektora, bo on go najlepiej znał. Kiedyś pracowali razem na jednym oddziale. I Jurek Wartak. Przybyliśmy do gabinetu dyrektora. Przedstawiliśmy komisarzowi w stopniu podpułkownika nasze postulaty. No i w ten czas on stwierdził, że my żadnych warunków stawiać nie możemy, że warunki stawia w tej chwili tylko władza, czyli wojsko, bo oprócz niego było jeszcze 2 wojskowych. Jeden bardzo zachowujący się bardzo wyzywająco, prowokująco wręcz. Podejrzewam, że był to oficer informacji wojskowej. I że mamy się udać z powrotem do załogi, przekonać ją, nakłonić do powrotu do pracy. W ten czas, a on nam nic zagwarantować nie może, nawet tego, żeby tutaj przywieźć Ludwiczaka i pokazać strajkującej załodze. Podejrzewam, że gdyby ten postulat został spełniony, akcja strajkowa na kopalni Wujek by się zakończyła w pierwszej fazie, czyli na pierwszej zmianie. Bo by nie doszło do zebrań masówek, zmiany popołudniowej i nocnej. Wspólne postulaty zostały zaniesione do dyrekcji. Każda zmiana zanosiła postulaty sama. W związku z tym śmiem twierdzić i twierdzę z całym uporem, że całkowicie załoga, to był wybór załogi, decyzja załogi i zresztą cały strajk, same trwanie strajku, kontynuacja strajku nigdy nie była podejmowana przez tak zwany komitet strajkowy, tylko przez samych strajkujących na masówkach. Kilkakrotnie poddawaliśmy pod głosowanie, czy kończymy strajk, czy trwamy w strajku. W ten czas zdecydowanie strajkujący byli za kontynuacją strajku aż do, jak to się mówi, do zwycięstwa. Kiedy na masówce zabrał głos przybyły dyrektor, zwrócił się do załogi, żeby wybrać delegację na rozmowy z komisarzami wojskowymi. No i załoga zebrana w łaźni i tak się mówi, a najlepiej, żeby to był skład gdzieś 3-osobowy i mówi, może zwrócił się bezpośrednio, ponieważ stał najbliżej dyrektora Adam Skwira, zwrócił się do Adama, mówi, może Adam Skwira, no ten czas, jak to się mówi, zebrani, wywołali moje nazwisko jako tego, który w czasie tej masówki najwięcej gadał. Nie wiem, czy to było powodem do tego, że zostałem wybrany. No i brakowało nam 3 osoby. W ten czas zgłosił się Jurek Warta, który został również zaakceptowany przez strajkujących.
Można powiedzieć, że to był jedyny wśród nas przedstawiciel oddziałów wydobywczych. Bo Adam Skwira był z oddziału podsadzki, ja byłem z Sotmu, a Jurek Wartak był z oddziału wydobywczowego G8, także w ten czas bardzo prężnego oddziału. No i poza tym, poza wręczeniem postulatów komisarzowi wojskowemu, Jurek Wartak złożył swoją legitymację partyjną. To był taki akcent. No i w ten czas komisarz wojskowy wysłał nas z powrotem do strajkującej załogi z misją przekonania strajkujących o powrocie do pracy. Kiedy żeśmy wrócili na łaźnię, przedstawiając z czym, jak żeśmy zostali przyjęci i z czym nas odsyłają, no to tak jak szybko nas wybrali, w ten czas szybko by nas odwołali i zlinczowali, okrzykując nas mianem zdrajców. Ja mówię, powiedziałem w ten czas, że od was zależy decyzja, co robimy. Jeżeli podejmujemy decyzję, że strajkujemy, telefon i telefonicznie powiadomiłem komisarza wojskowego, że niestety nie przyjmujemy propozycji pana komisarza, załoga strajkuje dalej. Atmosfera po tych rozmowach z komisarzem wojskowym się zagęściła. Zaczynamy przygotowania do okupacji zakładu pracy. W ten czas straż przemysłowa zostaje zastąpiona strażami robotniczymi, czyli górnicy obejmują patrolowanie kopalni. My barykadujemy wszelkie bramy wjazdowe na teren kopalni. Można powiedzieć, że te barykadowanie, przygotowanie się do działań trwało przez te dwa kolejne dni. Pojawiały się nowe pomysły. W każdym bądź razie w pierwszym dniu, pierwsza noc była taka dość burzliwa, bo oprócz tego, że myśmy patrolowali teren całej kopalni, to też pojawiały się liczne oddziały, pojazdy milicyjne, które przejeżdżały pod kopalnią, powodując również stan takiego wrzenia i napięcia. Zwracamy się do naszego kapelana o to, żeby nam odprawił mszę świętą i na wieczorem 14 jest odprawiona msza święta. W ten czas, no, ku mojemu zaskoczeniu, jako ten służący do mszy, czy pomagający księdza kapelana w tych funkcjach służby ołtarza, zacząłem się obawiać, że braknie w pewnym momencie braknie komunikantów. Ksiądz Henryk, widząc, zauważył chyba to samo co ja, zaczął komunikanty dzielić, czyli łamać pierw na połówki, no a już w końcowej fazie były to ćwiartki. To było takie zaskoczenie, że tak wszyscy do tego podchodzą. Czyli ten pewien duch zmian, które nastąpiły z chwilą powstania Solidarności, w załodze już zaczął istnieć. Chcę tylko przypomnieć, że kopalnia Wujek w tamtym okresie była jedna z najbardziej upartyjnionych kopalń w katowickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. Była jedna z najliczniejszych podstawowych organizacji partyjnych. A tu taki afront w stosunku do tych, którzy w tej partii jeszcze pozostawali, bo ja już mówię, już ten czas członkiem partii nie byłem. Co też w jakiś sposób zbliżyło mnie bliżej do naszego kapelana, księdza Henryka. Kiedy nocna zmiana odbyła swoją masówkę 14 grudnia,
około godziny pierwszej w nocy, a każda na każdej zmianie byli wybierani na oddziałach przedstawiciele, czyli wchodzący w skład komitetu strajkowego. No, w tej fazie, gdy dojechaliśmy trzy zmiany, to było około 120 osób. I takie gremium nawet nie miało się gdzie zebrać, to jest raz. Zawężyliśmy ten skład do jednej osoby z oddziału z wszystkich zmian, czyli jeden przedstawiciel w komitecie strajkowym z oddziału. I o pierwszej w nocy ukonstytuował się komitet strajkowy i na przewodniczącego zostałem wybrany, zebrani wybrali mnie. W ten czas nawet się nad tym nie zastanawiałem. Było to pewną nobilitacją dla mnie, że mimo to, że nie byłem członkiem komisji zakładowej, bo to jest też najważniejsze, ten mandat powierzono mojej osobie, temu, który mienił się tym, który inwigiluje komisję zakładową. No, a przecież byli tam i członkowie komisji, czy Marian Głuch, czy Adam Skwira, Leon Banek, Ludwik Karmiński. Wybrano mnie. Może to było powodem, że byłem właśnie członkiem komisji rewizyjnej. W każdym razie nawet się nie zastanawiałem nad konsekwencjami, bo wyraziłem tą zgodę, chociaż i tak żeśmy z góry zastrzegali, że ten skład, pełny skład komitetu strajkowego, tego wąskiego grona, bo jeszcze z tej 50-ki, 30-ki, czy wybraliśmy taki wąski skład, pozostaje nieujawniony ze względu na to, że wiedzieliśmy, jakie grożą konsekwencje, no bo to głośno już o tym było w publikatorach, przynajmniej tej szczekatce, która nam nadawała komunikaty do momentu, aż żeśmy ją wyłączyli. W każdym razie tak to przebiegało. Atmosfera stawała się coraz to gorętsza, szczególnie 15 grudnia, kiedy nasze szeregi zaczęły topnieć. Dzień wypłaty. Górnicy pobierający pieniądze chcieli w jakiś sposób jak najszybciej dostarczyć do rodziny. W ten czas podjęliśmy taką decyzję, że każdy, kto przyjdzie, zostawi u nas markę, wypisze, jak to się mówi, oświadczenie, że wróci, dostawał przepustkę, mógł na podstawie tej przepustki wrócić na teren kopalni. Ci, którzy tej przepustki oficjalnie wrócić na teren kopalni do strajku, nie mieli już możliwości. Sami się wyeliminowali. No ale byli tacy, którzy bez tego też wychodzili z terenu kopalni, nie czynili to przez bramę, teren kopalni jest rozległy. Można było opuścić kopalnię w dowolnym miejscu. Zresztą już na noc 15 grudnia zawężyliśmy teren penetracji kopalni, czyli dozorowania kopalni przez patrole. Kończyliśmy to na punkcie załadunku węgla, czyli tu przy ulicy Wicentego Pola, gdzie był punkt załadunku węgla dla odbiorców. Z tyłu kopalnia teren szybów jest naturalnie chroniony przez wysoką skarpę. No i pozostała tylko nam brama kolejowa, brama wjazdowa na teren kopalni. To było dokładnie zabarykadowane, a na drogach wewnętrznych były porozkładane przy użyciu widełkowców wielkie elementy maszyn górniczych. To były te przeszkody dla oddziałów, które ewentualnie by mogły wkroczyć na teren kopalni, chociaż nie przewidywaliśmy, że wejdą tu czołgami. Można powiedzieć, że gdybyśmy wiedzieli o decyzji podjętej przez generała Kiszczaka uzbrajających oddziały ZOMO możliwość używania broni palnej, na pewno byśmy się zachowywali zupełnie inaczej. My uważaliśmy się za mądrzejszych, że wyciągnęliśmy lekcje z historii,
i nie chcieliśmy powielić tego, co było podstawą czy usprawiedliwieniem użycia broni palnej w 70 roku na Wybrzeżu. Czyli podjęliśmy decyzję od samego początku, że jest to strajk okupacyjny, strajk, który odbywa się tylko i wyłącznie na terenie kopalni, że nie wychodzimy na zewnątrz. To, że strajkujemy na powierzchni, jest też było tym elementem bardzo ważnym, no bo wśród strajkujących około 3000, około 1000 było pracownikami powierzchniowymi, które na dół i tak by zjechać nie mogli. To były te elementy, które w jakiś sposób dyscyplinowały załogę. No i ten element, który został podjęty właśnie 15, że w razie wejścia na teren kopalni oddziałów wojskowych nie stawiamy oporu. W razie wejścia milicji nie damy się spałować, no bo takie sygnały w cały dzień 15 grudnia do nas przez łączników docierały. Między innymi, kiedy dotarł sygnał z Jastrzębia, no załoga zaczęła się zbroić. Znaczy się zbroić, to można powiedzieć takim dość górnolotnym sformułowaniem, ale zaczęła się wyposażać w narzędzia, które były dłuższe od milicyjnej szturmowej pałki. Tak jak że mówimy, że jeżeli wkroczy milicja, to spałować się nie damy, to każdy, który miał coś dłuższego niż ta milicyjna pała, było tym, dla tej osoby była to gwarancja, że do tego nie dojdzie. No ale kiedy w nocy kolega Karmiński przyszedł i powiedział nam, co się dzieje na kuźni, kiedy poszłem to zobaczyć, to decyzja była jedna, wyłączyć energię elektryczną. Trzeba było zatrzymać, wyłączyć prąd, bo koledzy strajkujący już mieli taki przypływ fantazji, zaczynali tworzyć naprawdę broń. I to broń bardzo groźną w porównaniu z tymi górnikami, to było uzbrojenie już zagrażające tym funkcjonariuszom milicji obywatelskiej, które by tu mieli wejść. Bo to były długie lance, maczugi i nie wiem, jak się to właściwie nazywa, ale drążek zakończony łańcuchem, a na końcówce kulka czy szybko złącze z przenośnika zgrzebłowego. Czyli coś naprawdę groźnego. Wiedzieliśmy, że weszli na manifest lipcowy, ale ta informacja albo gdzieś mnie umknęła odnośnie użycia broni. W każdym bądź razie na temat użycia broni palnej w ten czas żeśmy, można powiedzieć, nie wiedzieli. Pierwsza msza polowa, czyli 14, przeszła nasze oczekiwania. I żeśmy w ten czas postanowili, że w czasie trwania strajku zawsze codziennie będziemy korzystać z tej możliwości odprawienia mszy. 15, kiedy wieczorem przybył ksiądz Henryk, no już do odprawienia mszy nie doszło. Już była w ten czas tak zaogniona atmosfera, bo mówię, oprócz tego, że się zbroimy, pojawiały się takie liczne patrole milicyjno-wojskowe, przejeżdżały koło kopalni. Każde pojawienie się więcej niż dwóch pojazdów był tym sygnałem, że już wchodzą. Zresztą przybyli do nas 14 wieczorem, chcieli wejść na teren kopalni przedstawiciele załogi kopalni Huty Beldon po rozbiciu tam strajku. 14 wieczorem przybyło trzech działaczy z COIG-u, czyli przyłączali się do tych zakładów większych po ich rozparcelowaniu, jak się to mówi. To, że wchodzą na zakłady pracy, wiedzieliśmy z Huty Beldon, że weszli i pałowali. Dlatego o tym pałowaniu żeśmy wiedzieli, przeciwko temu pałowaniu żeśmy się zabezpieczali. Atmosfera była do tego stopnia gęsta, że ksiądz Henryk uznał, że no w takiej atmosferze nie ma sensu na odprawianie mszy świętej, bo byłaby to profanacja. Nawet nie tylko ewentualnego sakramentu, tylko samej Eucharystii.
No i zresztą przewidział to bardzo słusznie, bo w czasie zaproponował nam odprawienie nabożeństwa różańcowego, które wiąże się tylko z odmawianiem, jak to się mówi, pospolitego pacierza, tylko w koło. W związku z tym na taką formę żeśmy też poszli, bo widzieliśmy, że sytuacja jest coraz to bardziej napięta. No ale też nie dane nam było tego różańca dokończyć, bo przy rozpoczynaniu piątej dziesiątki różaniec został przerwany. Gruchnęła wieść, że jadą. Wtedy rzeczywiście obok kopalni pojawił się silny oddział milicyjny złożony z kilkunastu pojazdów samochodowych. I w ten czas zebrani na modlitwie rozbiegli się na swoje wyznaczone stanowiska. Różaniec został przerwany. Także tutaj pewne... A wzywaliśmy księdza Henryka po to, żeby te napięcia łagodzić, bo każda jego obecność powodowała to, że ludzie troszeczkę, jakby to mówiąc, łagodnieli. Nie byli tacy radykalni w swoich zamiarach. Ten czas ja praktycznie nie byłem od samego początku w czasie udzielania tej absolucji, bo jak gruchnęła ta wieść, że jadłem, udałem się pod bramę wjazdową główną, a kiedy wróciłem, no już był moment błogosławieństwa, czyli tego ostatniego aktu absolucji generalnej. No zwrócił się jeden z uczestników do księdza Henryka, nie wiem kto, mogę tylko przypuszczać, bo to musiała być osoba na tyle świadoma, że wiedziała, co to jest. I w każdym razie no, do tego aktu doszło. I już byłem w ten czas, kiedy ksiądz Henryk tłumaczył, w jaki sposób tą absolucję należy potem skonsumować, żeby ona była, jak to się mówi, miała tą swoją moc sprawczą. Nie? To w końcowej fazie absolucji generalnej już byłem. Można powiedzieć, że w czasie trwania strajku, ponieważ do strajku przyłączyli się również pracownicy różnych przedsiębiorstw, które na terenie kopalni pracowały, czy to Energomontaż Południe, Elektromontaż, KZN, no i tych pracowników żeśmy nie znali. Była grupa osób, które zostały przez nas wyłowione. Różnili się tym, że byli dość, jak to mówią, ich sylwetki wskazywały na to, że są to albo żołnierze, albo milicjanci. Chociaż w pewnym stopniu nasza czujność została uśpiona przez to, że krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego szeregi pracowników kopalni Wujek zasilili zwalniani z wojska żołnierze. Także tu ta grupa mogła być... Po tym, żeśmy wyłowili, że niby to jest inne przedsiębiorstwo, za dużo chcieli, jak to się mówi, mieć do powiedzenia w sprawach takich czysto organizacyjnych. W ten czas to nabrało nasze podejrzenie do tego stopnia, że zaczęliśmy się im bacznie przyglądać i od pewnych spraw żeśmy ich odsunęli. A w momencie, kiedy dochodziło do tych już takich najbardziej radykalnych działań ze strony służb milicyjnych, no gdzieś zniknęli z naszego pola widzenia. Wyłowiliśmy również osoby, które na terenie kopalni próbowali robić zdjęcia. Jeżeliśmy tych osób nie znali, no to po prostu był im odbierany sprzęt, a materiał, który został na tym sprzęcie wykonany, czyli filmy zostały wyciągnięte i prześwietlone. Było tylko dwie osoby, które pochodziły z naszego grona, wiedzieliśmy, że robią zdjęcia,
chociaż te zdjęcia praktycznie nigdy do nas w żadnej formie nie dotarły i w dalszym ciągu ich brakuje. Podejrzanych, mówię, mieliśmy, no, oni w jakiś sam sposób się wyeliminowali z naszego grona. Z tego, co nie wiadomo, to jedyną osobą, która została wydalona z kopalni, był Tadeusz Strzelecki za no, niestosowne się zachowywanie i częste telefony do dyrekcji, a zresztą nie wiemy do kogo, bo w tej chwili można powiedzieć, że wiemy, ale to w ten czas nam nie było wiadomo. W każdym bądź razie no jego zachowanie powodowało, że wiele ludzi było z tego tytułu niezadowolonych i został wyprowadzony z terenu kopalni. Na pewno wśród nas było wiele osób, które w różny sposób były przez odpowiednie służby zaangażowane, bo choćby pracownicy Straży Przemysłowej w większości byli na usługach Służby Bezpieczeństwa. W każdym bądź razie mieli dokładne dane, kto jest kim w czasie strajku, bo w momencie mojego aresztowania widziałem na własne oczy listę osób, która była przygotowana. Wśród pracowników Straży Przemysłowej były osoby, które współpracowały z Służbą Bezpieczeństwa. Możemy o tym już mówić na podstawie dowodów, ale tego w ten czas żeśmy nie wiedzieli. Oczywiście są wśród Straży Przemysłowej osoby, które w aktywny sposób uczestniczyły w strajku, a niektórym te działania zostały zupełnie przypisane, bo chciano uporządkować szeregi samej Straży Przemysłowej. Tam była, trwała też od paru miesięcy, jak to się mówi, wojna o takie prozaiczne stanowisko jak starszy zmiany, czy zastępca komendanta, czy komendant Straży Przemysłowej. W ten czas to było bardzo lukratywna funkcja na terenie kopalni, chociaż jak wiemy, najczęściej ta funkcja była powiązana ze współpracą z Służbą Bezpieczeństwa.